Kochani, Artur poprosił mnie, abym podzielił się z wami, w jaki sposób ustanawiam rzeczy słowem, jak to się w ogóle u mnie odbywa. Chciałem w ogóle zacząć od tego, mówiąc o swoim życiu, że dla mnie przede wszystkim bardzo ważne było w tym zakresie poznanie. To jest dokładnie to, co tydzień temu, o czym mówił Artur. Czyli ja zacząłem przyjmować pewne informacje na temat słowa. Następnie po przyjęciu tych informacji ja w nie uwierzyłem, że one są prawdą, a następnie postanowiłem je wdrażać do swojego życia. Chciałem się kilkoma tymi informacjami z wami podzielić. Zapewne znacie je doskonale, natomiast one były tak krok po kroku przełomowe w moim życiu. Pierwsza rzecz, którą zacząłem rozważać, to w ogóle informacja z Ewangelii Jana, tak? Na początku było Słowo, a Słowo było Boga, a Bogiem było Słowo. Wiecie, zacząłem to zgłębiać, tak? To zaczęło w ogóle poszerzać moje horyzonty, moje myślenie, w ogóle czym jest Słowo, na czym stoi ten świat w ogóle i kim jest Bóg. Później w objawieniu Jana przeczytałem, że a imię Jego to Słowo Boże. I zaczęło mnie to cały czas krok po kroku poszerzać, tak? Zacząłem sobie analizować w ogóle, o co chodzi z tymi słowami, tak? Następnie doszedłem do informacji, że niebo i ziemia, tak? Czyli coś, co w jakiś sposób, ziemia, która jest dla mnie widzialne, niebo, które w jakiś sposób wyobrażam, że one przeminą, a słowa Boga nie przeminą, że one trwać będą na wieki. To bardzo mocno zaczęło mnie zastanawiać w kontekście w ogóle, czym jest słowo. I doszedłem do takiego momentu, który w moim przypadku był momentem przełomowym, jak przeczytałem w przypowieściach Salomona, że śmierć i życie są w mocy języka. To był naprawdę dla mnie przełom. Ja zdałem sobie wtedy sprawę, że nie ma żadnego słowa, które wychodzi z moich ust, które niesie albo życia, albo śmierci. Że nie mogę sobie powiedzieć od tak, coś sobie palne, bo za tym słowem idą określone konsekwencje. Albo się je życie, albo się je śmierć. Zacząłem później jakby rozumieć, że tak naprawdę to nie chodzi o słowa, że nie jesteśmy w stanie podzielić ich na tabelki. To są słowa życia, to są słowa śmierci. Że to rzecz to chodzi od kontekstu danej sytuacji, że używając konkretnego słowa, w danym momencie możesz siać życie, a za chwilę możesz użyć tego samego słowa i możesz zasiać śmierć. Dla mnie to był bardzo ważny moment, bo ja zrozumiałem, jak w ogóle odpowiedzialne jest używanie słów. Że język jest końcówką mocy. Dalej zacząłem czytać, że kto pilnuje swoich ust i swojego języka, uchroni swoją duszę od niejednego niebezpieczeństwa. I to mnie utwierdzało, że słowa są bardzo ważne. Oczywiście zdarzały się takie sytuacje, szczególnie na początku, że pomimo, że ustanowiłem duży priorytet dla swojego języka, że posyłałem śmierć w danej sytuacji. Wiecie, byłem bardzo uwrażliwiony w tym temacie i za każdym razem ja od sekundy po tym, jak użyję słowa i zasieję śmierć, jestem świadomy tego, że zasiałem śmierć. Na początku się potępiałem z tego powodu. Nie wiedziałem, jak z tej sytuacji wybrnąć, tak? Natomiast bardzo szybko zacząłem brać autorytet i siać życie na tą śmierć, którą przed chwilą zasiałem, tak? W imieniu Jezusa ja związuję te słowa i mówię, że one nie wydadzą żadnego owocu, tak? Posyłałem natychmiast życie do śmierci, którą sam zasiałem. Wiecie, kiedy ja szedłem dalej, tak? I kiedy ja przyjąłem, że żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, ja w ogóle postanowiłem w moim życiu, że ja chcę, aby Chrystus uwalniał się ze mnie. W jaki sposób? No właśnie poprzez Słowo. Poprzez Słowo chcę w różnych sytuacjach uwalniać go na zewnątrz, tak? I za apostołem Piotrem, a kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Ja pilnuję swojego języka. Wiecie, mam jakby tego świadomość, jest to dla mnie ważne. Wiem, że albo coś ustanawiam, albo coś niszczę, tak? Każdym słowem. I chciałem powiedzieć o kilku takich sposobach, pięciu, może płaszczyznach, w jaki sposób ja w ogóle w swoim życiu ustanawiam coś słowem, czego to dotyczy. Pierwsza taka płaszczyzna to jest ustanawianie słowem nowych rzeczy. To jest powoływanie do bytu czegoś, czego nie ma. Wiecie, ja tak żyję w ogóle na co dzień, żyję tak w pracy. Jak założyłem firmę konsultingową, ja ustanawiam nowe kontrakty teraz.
Ja ustanawiam, później trwam wierzę. Tak? Niektóre rzeczy widzę od razu, niektórych nie, trwam wierzę. Tak jest z centrum chrześcijańskim. Ja to ustanowiłem, powołałem to, ja sobie trwam teraz wierzę. To są rzeczy, których nie ma, to jest powoływanie ich do bytu. Tak również było z Karol Pajkiem. Najpierw został ustanowiony poprzez słowo, tak? Później został zrealizowany. Więc to jest taka pierwsza płaszczyzna rzeczy, których nie ma, powoływanie ich do bytu. Druga rzecz to przeciwieństwo, to jest burzenie rzeczy. To jest rozwalanie, jeśli ja dostaję jakąś informację, tak? Widzę w duchu, tak? Słowo wiedzy, widzę, że jest jakikolwiek plan, demoniczna strategia. Ja przeciwko temu występuję. Wiecie, ja bardzo poważnie w ogóle traktuję Boże Słowo. A cokolwiek byście związali w ziemi, będzie związane w niebie. Cokolwiek rozwiążecie, będzie rozwiązane. Ja mam świadomość, jak wielkim mieczem, jak wielkim narzędziem jest moje Słowo. Jeśli widzę jakąkolwiek demoniczną strategię, jakikolwiek plan, ja to rozwalam. Rozwalam rzeczy, które w ogóle są demoniczne. Tak? To jest druga płaszczyzna. Trzecia płaszczyzna to jest takie działanie profilaktyczne. To jest podtrzymywanie rzeczy, które już istnieją, w jakiś sposób zabezpieczanie ich. Tak? Na przykład dobre zdrowie czy dobre relacje. One już są w tym momencie dobre, tak? Ale ja profilaktycznie swoim językiem ogłaszam, że one są dobre. Tak? Ja je zabezpieczam przez cały czas do przodu. Tak? To jest trzecia taka płaszczyzna. Czwarta płaszczyzna to jest rozwój rzeczy, tak? I to dotyczy zarówno służby, tak? W jaki sposób chce się rozwijać, jak różnych bardzo szerokich zagadnień, wiecie? Chociażby na plantacji, którą zasialiśmy, tak? Ona już sobie rośnie, a ja idę i dziękuję, że to są największe okazy w Europie Środkowej. Tak to się rozwija, tak jakby ja to ustanawiam i to się dzieje, tak? To jest ten czwarty zakres. I piąty, taki ostatni, piąta, ostatnia płaszczyzna, to jest naprawa rzeczy lub przywracanie ich do życia, tak? Jak się coś zepsuje, przestanie działać, to jest notoryczne, tak? W naszym życiu, moja żona się śmieje, w naszym domu, to jest non-stop, ale mamy dużo tego przykładów, tak? Jakiś czas temu ostatnio mieliśmy problem z samochodem, z kołem. Ja się nie zgadzałem na ten problem. Koło cały czas gdzieś tam waliło, miały być łożyska. W końcu wystąpiłem przeciwko temu, tak? Nie ma żadnego problemu, tak? Działamy tak non-stop ze sprzętem AGD, RDV, w ogóle z wszystkim. I to jest taki pięć płaszczyzn, czyli ustanawianie nowych rzeczy, powoływanie ich do bytu, burzenie rzeczy, które są demoniczne, podtrzymywanie profilaktyczne, zabezpieczanie rzeczy, które istnieją i które są dobre, rozwijanie rzeczy, tak, aby był cały czas jakby progres do przodu, no i jakby naprawa, czy powoływanie z powrotem do życia te rzeczy, które gdzieś tam odmówiły posłuszeństwa. I teraz jeśli chodzi o zakres, tak, w którym ja się poruszam w ogóle ze swoim słowem, no to podzieliłbym to na takie dwie części. Pierwsza to jest część, która dotyczy bezpośrednio mnie, mojej osoby, tak? I tutaj wymieniłbym z jednej strony moje ciało, tak? Ja mówię do swojego ciała, wiecie, nawet czasami w uwielbieniu jest tak, że trzymając się nieodpowiednią postawę, że w szkole muzycznej uczą jak ma być, pojawia się na przykład w drugiej godzinie jakiś ból w plecach, jakiś ucisk, tak? Wiecie, ja z jednej strony uwielbiam Boga, ale z drugiej strony ja mówię, ja namierzam w ogóle, który krąg czy który nerw boli mnie. Ja mu nakazuję, żeby przestał mnie boleć, bo ja teraz będę uwielbiał Boga. Jak zaczynałem grać na gitarze, bardzo często drętwiały mi palce, tak? Pierwsza pieśń, jesteśmy w połowie, ja w ogóle nie czuję palców, tak? Jeszcze jak Marek i druga gitara, to okej, okay, tak? Ale jak jest jedna, no to już trochę kicha, tak? Tak nagle przestać i coś z tym zrobić. Więc równocześnie jakby brałem autorytet, tak? I mówiłem do tych palców, ja nakazuję wam teraz, ja mam czucie w tych palcach, ja przesuwam się odpowiednio prosto, tak? I gram dalej, tak? Uwielbiałem, ale jednocześnie posyłałem słowa, tak? W którym regulowałem sobie sprawność mojego ciała. I tak dotyczy to w zasadzie wszystkich narządów, wszystkich kończyn, wszystkiego, tak? Jeśli chodzi o ciało. Dwa to jest własna dusza. Ja poważnie też traktuję słowa o tym, aby zarządzać swoją duszą. Ja jestem świadomy tego, że nie jestem ciałem, nie jestem duszą, jestem duchem, mam ciało, mam duszę. Z perspektywy ducha zarządzam moimi emocjami, zarządzam, jakby staram się rozwijać też, wiecie, w tych odczuciach, w odpowiednim reagowaniu, tak? W reagowaniu i przychodzą tego owoce.
Trzecia taka część, która dotyczy właśnie tego zakresu związanego z to są diabelskie opresje, które przychodzą, które gdzieś tam się pojawiają, natomiast ja bardzo poważnie tak traktuję słowo: poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Jak widzę jakąkolwiek opresję, z jednej strony chodzę w permanentnym podaniu Bogu, ale jak namierzam opresję, ja od razu występuję. Jak mnie nie czekam, nie zastanawiam się, czy rzeczy będą rozwijały, jak to się będzie działo, ja natychmiast nakazuję się temu wycofać. Wiecie, wczoraj pojechaliśmy z żoną na takie spotkania, gdzie się mieliśmy właśnie też prezentować Chrystusa, opowiadać. Ja nie mam alergii. Wczoraj pojechałem do ludzi, cały dzień spędziłem w okularach, zapłakany, szukałem cienia, koca i w ogóle mówię, ja się nie zgadzam, ja jestem w ogóle zdrowy, ja się nie zgadzam na jakiekolwiek zmiany, jakiekolwiek infekcje, jakikolwiek katar, ja to przeklinam, odpycham to od siebie, mówię, jakbyście mnie zobaczyli dzisiaj 3 minuty przed tym, jak szedłem do kościoła, to byłem w okularach zapłakany, ale powiedziałem, nie, ja mam dzisiaj spotkanie, ja mam dzisiaj uwielbienie, ja bierę się z tymi swoimi chorymi symptomami w imieniu Jezusa. Tak? Działam tak non-stop, jeśli tylko coś namierzam. I teraz ta druga część, która nie jest związana bezpośrednio ze mną, czyli tak naprawdę w jaki sposób ja stosuję jeszcze to słowo, w jakim zakresie, to w zasadzie wszędzie tam, gdzie sięga mój autorytet, gdzie sięga moja wiara. Dotyczy to zarówno w domu, na przykład reguluję sobie słowem relacje pomiędzy mną a żoną, pomiędzy mną a Julianem, mną a Nel, pomiędzy dziećmi nawzajem, pomiędzy Julitą a dziećmi, ja ustanawiam relacje prawdy i miłości. Ustanawiam i to jest notoryczne, tak? Jak również jeśli chodzi o usługiwanie innych, tak? Tam, gdzie mam autorytet, to wszystko odbywa się poprzez słowo. To również w zakresie stawiennictwa, mojej modlitwy. Tam, gdzie sięga autorytet i moja wiara, tam ja właśnie poprzez słowo, w ten sposób, jaki wam wskazałem, ustanawiam rzeczy. Więc podsumowując, dla mnie kluczowe było to, kluczowe było poznanie. Przyjąłem tą informację, uwierzyłem w nią, że ona jest prawdą, postanowiłem stosować to w swoim życiu, tak? Stosuję to szeroko, tak jak na dzień dzisiejszy potrafię to zobaczyć. To jest, jeszcze raz powtórzę te płaszczyzny. Ustanawianie nowych rzeczy, których nie ma, rozwalanie rzeczy, które są demoniczne, profilaktyczne zabezpieczanie rzeczy, które istnieją, rozwój kolejny, jak również naprawa czy przywracanie do życia tych, które chwilowo odmawiają posłuszeństwa i robię to zarówno we własnym zakresie, jak i szerzej, tam gdzie sięgam w danym czasie. Ten sznurek mnie tutaj. Słuchajcie, dzisiaj się modliliśmy o wstawienniku. Wiecie, ja coraz bardziej mam przekonanie o wielkiej potrzebie, abyśmy wszyscy stawali w miejscu takiej świadomości, co my posiadamy na dzisiaj już. Gdzie Michał mówił o ustanawianiu rzeczy słowem. Nie oczekujmy, że inaczej się będą dziać rzeczy. Korzystajmy z tego, co my już mamy. Rozumiecie? Jak się coś będzie działo dodatkowo do tego, okej. Ale tak właśnie rób. Ustanawiajmy rzeczy. A ruch wstawienniczy, on jest ściśle związany z tym, że oni to robią w pełnym zakresie. Jeszcze jakby inaczej, w szerszym zakresie niż pojedyncza jednostka.